Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom. Wielka przyjemność, bo kolejne rozmowy o Polsce. Myślę, że goście dla Państwa znani. Na pewno kojarzą Państwo, czy to z naszych poprzednich, z moich poprzednich rozmów. Dzisiaj mam wielką przyjemność porozmawiać o Polsce właśnie. Ze mną jest, i rozpocznę od pani poseł Paulina Matysiak, Lewica Razem. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Oraz znany też słuchaczom, widzom profesor Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego w Waszyngtonie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zachęcam również do książki, bo to jest bardzo dobra książka. Wydaje mi się, że chyba jedna z lepszych, którą przeczytałem w zeszłym roku, Złoty Wiek, czyli jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość. Wydawnictwo Prześwity. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Nawiązuję na początku do nasz początek rozmowy nawiązuje do tekstu pana profesora i właśnie od pana profesora pozwolę sobie dzisiaj zacząć. Tekst dla Rzeczpospolitej o tej nowej wizji rozwoju. Minęło już te 100 dni od zaprzysiężenia rządu. Niezależnie od tego, jaka atmosfera towarzyszyła temu rozliczeniu 100 dni, czy warto jeszcze dać te kilkadziesiąt więcej, czy będzie czas na ocenę działań, czy to był dobry czas, czy obecna władza, panie profesorze, ma dzisiaj jakąś spójną strategię do tego, jak mają najbliższe te 4 lata wyglądać. Czy tutaj pan profesor w jakiś sposób zauważył w komunikatach polityków, że ten plan na rozwój jest? Myślę, że rząd robi swoje, ale robi to bez wizji póki co i bez rozmachu, co mnie martwiło. Po prostu można osiągnąć więcej, szczególnie przez kolejne pełne 4 lata kadencji i miejmy nadzieję i przez kolejne kadencje, więc brak strategii, brak wizji, brak rozmowy o tym, jak ta Polska ma wyglądać za 4, za 14, a może też i za 44 lata. To są, myślę, kluczowe części debaty publicznej i martwi mnie to, że tak właściwie, tak jak praktycznie w czasie całego okresu trwania III Rzeczpospolitej, każdy właściwie nowy rząd od planu Barcelowicza przez strategię dla Polski Kołodki, przez program Belki, przez program Hausnera, przez nawet strategię odpowiedzialnego rozwoju Morawieckiego, te programy zawsze wytaczały jakiś kierunek, z którym można się było nie zgadzać, ale jakiś kierunek, w którym rządy sobie wytyczały i przynajmniej wiedzieliśmy, w jakim kierunku mamy iść. Tego mi do tej pory brakuje. Znowu, rząd zrobi wiele dobrych rzeczy i wiele z tych znowu takich kasandrycznych wizji na temat tego, jak to Polska stoi na skraju przepaści, jak to czeka nas jedna czy druga dziura budżetowa, jak skończy się to jednym wielkim kryzysem. Wszystkie te wizje, tak jak sądziłem, się nie spełniły i myślę, że po części rząd może sobie to było zasługą działalności rządu, ale po prostu tego za mało. Chciałbym, żeby było wiadomo, do czego dążymy teraz i w ciągu życia kolejnego pokolenia i co zrobić, żeby ta polityka nie była polityką ciepłej wody w kranie, tylko żeby stać było nas na więcej, żebyśmy to rzeczywiście wdrażali w życie. Pozdrawiam pana redaktora Patrycjusza Wyżgę, który prowadzi świetny program Didaskalia. W tymże programie profesor Dudek powiedział o tym, że rząd Tuska poniósł spektakularną klęskę, że poza tymi kilkoma punktami większość nie została w ogóle załatwiona. Pani poseł, czy pani poseł jest nieco bardziej spokojna o te konkrety? Znaczy, warto podkreślić, że część tych deklaracji związanych z wyborczymi obietnicami to postulaty konkretnych partii, tu wspominane te konkrety to propozycje Platformy Obywatelskiej i oczywiście, że one wszystkie nie zostały zrealizowane w ciągu tych pierwszych 100 dni, ale ja też mam takie poczucie, że my bardzo chętnie się przywiązujemy do takich dat i takich punktów, w których można rząd rozliczać i jestem przekonana, że pewnie dalej będziemy patrzeć, co się dzieje i co rząd robi. Na pewno taka dyskusja odbędzie się na pierwsze pół roku trwania rządu, po pierwszym roku, co zostało załatwione, co zostało zrobione, co jeszcze
czeka. Natomiast zgodzę się z panem profesorem, jeżeli chodzi o tę dyskusję, no, której właśnie nie ma, która gdzieś może w jakichś kawałkach w ostatnim czasie wybrzmiewała w kontekście chociażby tych dużych projektów infrastrukturalnych, bo przetoczyła się taka dyskusja przede wszystkim wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego i myślę, że to dobrze, bo też widać, że Polacy chcą na ten temat dyskutować i są no głodni wiedzy, chcą usłyszeć konkretne argumenty, chcą wysłuchać ekspertów, tych osób, które się znają i myślę, że to generalnie jest jakaś taka, generalnie jest to taki dobry prognostyk na przyszłość, że już nie chcemy być mamieni tylko takimi politycznymi hasłami i gdzieś się tylko boksować wokół takich politycznych emocji, że to już nie wystarcza, że przy konkretnych tematach potrzebujemy konkretnej, eksperckiej wiedzy, opracowań i też chcemy po prostu sami pewne kwestie zweryfikować, wyrobić sobie zdanie i myślę, że to powinno nas cieszyć, bo to nie tylko jest kwestia, która jest związana z CPK, ale także po prostu ze wszystkimi innymi tematami. Im więcej czytamy, więcej się dowiadujemy i wyrabiamy sobie własne zdanie, tym trudniej generalnie poszczególne grupy społeczne czy społeczeństwo ogólnie no jakoś oszukać czy wmanewrować. I myślę też, że faktycznie tutaj ta dyskusja gdzieś rozpoczęła się, ale też rozpoczęła się z inicjatywy właśnie społeczeństwa, nie z inicjatywy rządu, bo patrząc, ja już tak zaczęłam o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, też jestem zwolenniczką tego projektu, to faktycznie nie widać tutaj takiej ochoty ze strony pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, żeby on wychodził z dyskusją, odpowiadał na jakieś wątpliwości, tę debatę rozpoczynał. I generalnie jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, to faktycznie nie widać w tych działaniach pełnomocnika rządu, pana ministra Macieja Laska, takiej chęci, żeby z tymi tematami związanymi z tym projektem wychodzić do społeczeństwa, rozwiewać wątpliwości, odpowiadać na pytania i było też widać, że obecna koalicja rządząca także w kampanii wyborczej czy wcześniej wielu też polityków miało takie jasne stanowisko na nie, że nie chce kontynuowania tego projektu. Teraz w zasadzie ten temat jest trochę bardziej rozmydlony, jest więcej niuansowania, że trzeba sprawdzić, że trzeba zaudytować i wtedy będzie wiadomo. Natomiast to jest jakby jedna rzecz. Natomiast nawet gdyby rząd postanowił, już nie oceniając nawet tej decyzji, stwierdzić, że tego projektu nie będzie realizował, to niestety nie ma żadnej innej alternatywy, znaczy nie ma innej swojej propozycji projektu infrastrukturalnego, dużego, który może być też takim kołem zamachowym, jeżeli chodzi o rozwój naszego kraju, o naszą gospodarkę. Po prostu jakby tutaj z niczym innym, z własnym pomysłem, z własną propozycją nie przychodzi. I moim zdaniem to też jest pewien problem, bo dyskutujemy o CPK, ponieważ nie mamy żadnej innej alternatywy. Ja nie mówię, że alternatywa musiałaby być gorsza albo byłaby lepsza, natomiast w ogóle ta dyskusja się nie toczy, no więc siłą rzeczy też jest skoncentrowana na propozycji, o której też się od dłuższego czasu mówiło, na którą mamy opracowania, analizy ekspertów. Więc myślę, że jesteśmy w takim punkcie, że pewnie za kolejne 100 dni będziemy już mieli więcej wiedzy, będziemy po kolejnych działaniach i po kolejnych decyzjach i pewnie tak co kilka miesięcy można taką debatę na nowo rozpoczynać i dyskutować, co już się wydarzyło, co w planach. Panie profesorze, właśnie tutaj jeszcze za chwilkę oddam panu głos profesorowi. Jeżeli nie mamy żadnego planu, jeżeli nie mamy żadnej strategii, żadnego pomysłu, to pan profesor będzie zaraz musiał tutaj zmienić tytuł książki, jak Polska była europejskim liderem. Nie, słucham, cieszę się z tego, co pani poseł mówi i swoją drogą uważam, że jest duże miejsce dla lewicy, żeby właśnie w ramach koalicji wyjść z własnymi pomysłami, z własną wizją, z własną strategią, odróżnić się od reszty koalicji, która z różnych powodów takiej wizji, nie wiem dlaczego się boi, boi się rozmachu. Myślę, że lewica mogłaby się właśnie odróżnić od tych, którzy wierzą w niedasizm, w niestacizm,
w taki prowincjonalny minimalizm, mówiący, że nas po prostu na te inwestycje nie stać, że mamy cały czas być o kilka kroków za innymi w tym, jak się rozwijamy. Dla mnie jako ekonomisty to jest bardzo mało zrozumiałe, bo Polska przez ponad 1000 lat swego istnienia zawsze była gospodarczo zacofana, zawsze było inwestycyjnie niedorozwinięta i to dalej widać gołym okiem. I żebyśmy my nie tylko mogli dotrzeć do średniej unijnej, jeśli chodzi o poziom dochodu, co akurat uważam, że jest w miarę realne i sądzę, że to się może wydarzyć w ciągu dekady. I zupełnie też inną jest kwestią oczywiście, kto jak bardzo na tym zyska. Ale chciałbym, żeby Polska już dzisiaj budowała takie muskuły ekonomiczne, które pozwolą nam nie tylko dogonić Hiszpanię, bo ona już jest w naszym zasięgu, ale też dogonić tych liderów europejskiego peletonu gospodarczego, Niemców, Holandię, Szwecję i kilka innych gospodarek, które właściwie zawsze na przodu tego peletonu były. I bez takiego rozmachu rozwojowego, bez opowiedzenia sobie story takiej narracji Polski, nie przegranych powstań i nie Chocimiów i nie Kirchholmów, tylko tego, że jesteśmy najlepszą gospodarką w Europie i na świecie od prawie 35 lat, że wreszcie po raz pierwszy w historii coś nam gospodarczo się udało i że teraz mamy, myślę, że najlepszą szansę od czasów Mieszka, żeby te 33 lata najlepsze w naszej gospodarczej historii, żeby przedłożyć na kolejne 33 lata. I chciałbym, żeby koalicja, ale też Lewica w ramach tej koalicji mówiła o tym, że to są właśnie te newralgiczne momenty, w którym trochę taki stary typ rozwoju się kończy, no bo nie zawsze, kolejne dekady nie możemy tylko bazować naszego rozwoju na ściąganiu choćby kapitału zagranicznego, bo przecież kiedyś do tego poziomu rozwoju tych niektórych krajów się zbliżymy, ale że musimy własne te źródła rozwoju budować i chciałbym, żeby były partie, które o tym mówią, które nie boją się tego rozmachu, które tak jak pani poseł bardzo dobrze mówi, że nie chodzi tylko samo o CPK, bo tutaj zawsze możemy mieć rzeczywiście debatę ekspertów, chociaż też jak pani poseł pewnie wie, też jestem zwolennikiem tego pomysłu, ale miejmy taki 100 pomysłów. Polska jest krajem, który jest infrastrukturalnie cały czas bardzo ubogi. Cała wartość majątku, jaki żeśmy zakumulowali przez te 1000 lat i głównie też dzięki pomocy w cudzysłowie naszych sąsiadów, Niemców, Rosjan i całej reszty i pierwszej i drugiej wojny światowej i PRL-owi i tak dalej, tak naprawdę nasz majątek na mieszkańca to jest mniej niż połowa tego, co w Niemczech i mniej niż 2/3 tego, co w Czechach. Więc widać, że po prostu my mamy o wiele mniej majątku, z którym startujemy i świętym obowiązkiem państwa jest właśnie wkraczanie w te sfery rozwoju państwa, w którym sektor prywatny sam sobie nie radzi. I uważam, że jeżeli tego teraz nie zrobimy, może nie w ciągu 100 dni, mam nadzieję, że pani poseł ma rację, że za kolejne 100 dni to się zmieni, ale chciałbym, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, że te wyższe inwestycje, szczególnie publiczne, w tych miejscach, w których sektor prywatny nie da rady, są kluczem do tego, żeby się rozwijać co najmniej 1 punkt procentowy szybciej i żeby tą Europę dokonić o 10-15 lat szybciej niż w wariancie ciepłej wody z kranu. Pani poseł, w takim razie, kto jest tym hamulcowym dzisiaj tego całego procesu, żeby jednak myśleć w kategoriach Polski jako Polska wielki projekt? Bo mówimy tutaj, nie ma strategii, nie ma pomysłu czasami, chcemy więcej. Obywatele, społeczeństwo również w tej całej dyskusji na temat atomu, na temat centralnego portu komunikacyjnego, na temat nowych projektów infrastrukturalnych. Rozmawialiśmy również na ten temat gazoport. Kto w takim razie jest tym hamulcowym, powtórzę raz jeszcze? Tutaj można pewnie na to pytanie odpowiedzieć dwojako, znaczy mamy takie dwie strony medalu, bo z jednej strony, tak jak przed chwilą mówiliśmy o tym braku strategii, to wydaje mi się, że cały czas mamy takie bardzo przedziwne myślenie o tym, że jak przychodzi nowy rząd, to on wszystko musi na nowo po swojemu umeblować. I to jest bardzo złudne przekonanie, ponieważ zwłaszcza przy tych dużych infrastrukturalnych projektach, my musimy jako klasa polityczna myśleć sztafetowo. To my będziemy kontynuować to, co rozpoczęli poprzednicy, to po nas nasi następcy będą kontynuowali nasze projekty i nie możemy myśleć o tym, że jak przyszliśmy my, to my musimy teraz
wszystko po swojemu pozmieniać, że to, co nasi oponenci przynieśli, to, co oni wypracowali, jest złe z założenia, znaczy to nas donikąd nie doprowadzi i tak jak mówię, każdy duży projekt, czy to będzie na przykład elektrownia jądrowa, czy to będzie taki projekt jak CPK, on będzie realizowany przez wiele lat i to jest jasne, że takie projekty będą realizowały różne rządy, różne ugrupowania, różne siły polityczne, które często no, mogą się ze sobą w wielu kwestiach nie zgadzać. Więc ja myślę, że to jest na pewno jeden duży taki hamulec, taki sposób myślenia, pewnego takiego też, ja bym to nazwała takim zacietrzewieniem politycznym i brakiem no, też myślenia do przodu, myślenia o tym, co jest, co służy naszemu krajowi, co służy Polsce, co służy przyszłym pokoleniom. Zresztą pan profesor też w książce o tym pisał, o tym, jak wyglądało to podejście jeszcze w czasach naszej Polski sarmackiej i że generalnie w zasadzie nie było takiego myślenia o państwowości jako pewnym dobru, myślano tylko o sobie i wydaje mi się, że trzeba zacząć w taki sposób podchodzić do pewnych spraw, że to, co robimy, ma służyć nam wszystkim. Bardzo mi się podobało też, że pan profesor zwrócił uwagę na ten majątek publiczny, bo my bardzo często w ogóle o tym w takim aspekcie w ogóle nie myślimy. Zazwyczaj w tej debacie publicznej, ekonomicznej różnego rodzaju odniesienia pojawiają się co do długu publicznego, tego ile nas coś będzie kosztowało, ale nie myślimy o tym, że tego rodzaju inwestycje, na przykład inwestycja w kolej, to jest inwestycja, która będzie służyła nie tylko nam, ale przyszłym pokoleniom. My przecież teraz korzystamy z infrastruktury, która była wybudowana kilkadziesiąt lat temu i dalej nam służy. Oczywiście była zmodernizowana, były wymienione części, ale to są inwestycje, które naprawdę mają służyć na kolejne lata dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i to nie jest zdecydowanie przesada, więc przydałoby się więcej też takiego myślenia, kto z tego skorzysta, co my z tego będziemy mieć. A wracając jeszcze do tego pytania, to jeżeli chodzi chociażby o Centralny Port Komunikacyjny, to ja bym powiedziała, że no tutaj zdecydowanie ci przeciwnicy trochę zapędzili się sami po prostu w taki kozi róg. Bo jeżeli próbuje się budować kapitał polityczny na właśnie takim graniu na emocjach, byciu na nie, to potem jak przychodzi co do czego, a tym co do czego to jest bycie w rządzie, tworzenie rządu i podejmowanie decyzji, no to faktycznie ma się ciężki orzech do zgryzienia, no bo z jednej strony mówiło się w kampanii, mówiło się wcześniej, że jesteśmy na nie, że nie chcemy nowych linii, nie chcemy budować na krzywdzie ludzi, jesteśmy przeciwko wywłaszczeniu i potem przychodzi no, ta decyzja, że no, kontynuujemy czy nie kontynuujemy i warto podkreślić, że oczywiście ta perspektywa indywidualna, ona często jest też ważna. Ja też znam bardzo dużo historii tych osób, które no, pewnie będą wywłaszczone, ale też warto podkreślić, że przy każdym dużym projekcie dochodzi do wywłaszczeń i to, co jest kluczowe, to żeby tego typu decyzje no, były przeprowadzone w sposób no, po prostu sprawiedliwy, żeby nikt nie został na tym skrzywdzony, ale budując nowe drogi, nowe autostrady, nowe drogi ekspresowe, też dochodzi do wielu wywłaszczeń. No i tutaj musimy patrzeć z perspektywy państwa i z perspektywy całego społeczeństwa, a niekoniecznie tylko tej indywidualnej jednej osoby. Więc ja myślę, że tutaj mamy tą dwojaką odpowiedź. Ja bym bardzo chciała, bardzo bym sobie życzyła, żeby klasa polityczna była w stanie się dogadać ponad podziałami co do kluczowych spraw i projektów, które będzie realizowała. Wydaje mi się, że już teraz mamy taką ponadpartyjną zgodę, jeżeli chodzi o rozwój energetyki jądrowej, że w zasadzie nie ma już takich grup i środowisk, które są na nie. I myślę, że przy innych projektach też powinniśmy taki konsensus wypracować. Choć oczywiście też jakby nie narzekajmy na wszystko, bo są tematy, które, no, w których ten spór no, nie wybrzmiewa tak bardzo emocjonalnie, bo to są też kwestie związane z bezpieczeństwem, z obronnością. Tutaj klasa polityczna i parlamentarzyści, politycy z różnych ugrupowań są w stanie się dogadać, no ale wydaje mi się, że trochę tych miejsc, tych przestrzeni powinno być więcej. Panie profesorze, my się boimy tych wielkich projektów, twierdzimy, że nie, to jeszcze nie nasz czas, może po co, dlaczego, po co nam to potrzebne, panie profesorze? Ja się zastanawiałem, jak to jest, że właśnie się tego boimy i z czego to się bierze, szczególnie
teraz wróciłem dosłownie w niedzielę z prawie miesięcznej wizyty w Azji, gdzie też byłem znowu kilka tygodni w Chinach. W Chinach w ciągu 20 lat zbudowano 77 tysięcy kilometrów szybkich kolei podróżujących z prędkością 350 km na godzinę. I to ma tyle znaczenie, że to zmieniło nie tylko gospodarkę chińską, która teraz zagraża Zachodowi, temat na inną debatę, ale też zupełnie zmieniła postrzeganie Chińczyków ich własnego państwa. Bo nagle się okazuje, że z jednego miejsca, powiedzmy z chińskich Kielc do Kołobrzegu, można dojechać w 2 godziny. To naprawdę całkowicie zmienia pojmowanie, czym są Chiny, które właściwie przez te 3000, 4000, czy Chińczycy twierdzą 5000 lat istniały, ale to zawsze były prawie że odrębne państwa. Teraz pierwszy raz w historii szybka kolej właściwie stworzyła Chiny i Chińczyków, którzy czują, że teraz mogą wsiąść do pociągu i właściwie w każdym innym miejscu kraju być w ciągu kilka godzin. Wracając do Polski. Ja myślę, że jest kilka powodów, dla których my tych inwestycji się boimy. Jeden to jest taka ideologia fiskalnego fundamentalizmu, która jest takim echem, powiedzmy, profesora Balcerowicza, dalekim echem, która od właściwie 89 roku straszy nam tym, że czeka nas druga Grecja i trzecia Wenezuela i czwarte Zimbabwe i że po prostu nas na nic nie stać i że każdy wydany pieniądz kończy się tym, że zaraz będziemy stać nad przepaścią i że kryzys jest nieunikniony. Przecież żeśmy to raptem kilka miesięcy temu słyszeli choćby w czasie kampanii wyborczej. I ten fiskalny fundamentalizm jest szkodliwy i w Polsce, i w Niemczech, i w wielu miejscach na świecie. Ten fiskalny fundamentalizm mówi, że cyferka w Excelu, mówiąca o proporcji długu do PKB, jest ważniejsza od rozwoju. Że właściwie nie wiadomo, dlaczego tą cyferkę mamy w dół zwijać z 50% PKB teraz do na przykład 40%, bo ekonomia nie mówi, żeby to przyniosło jakiekolwiek korzyści. Zamiast inwestować te pieniądze w przyszłość, w rzeczy, które są dla nas kluczowe. Właśnie mówiliśmy o tej niskim poziomie majątku w Polsce, no to oznacza, że właściwie prawie że wszystkie inwestycje w Polsce przyniosłyby wyższe zwroty niż koszt długu publicznego, który dzisiaj wynosi blisko zera, przynajmniej realnie. Więc to pokazuje, że możemy zainwestować biliony złotych i cały czas być co do zasady pewnym, że te pieniądze się zwrócą. Najlepszy dowód na to jest taki, że właśnie GUS podał wyniki, czy wielkość długu publicznego w stosunku do PKB za zeszły rok, który wyniósł niecałą połowę naszego dochodu narodowego. Proszę sobie wyobrazić, że to jest praktycznie ten sam dług, wielkość czy poziom długu publicznego jak 30 lat temu. Przez 30 lat nam mówiono, że Polska jest krajem rozdawnictwa, opiekuńczości, że wydajemy na te wszystkie socjalne transfery, a później się okazuje, że nasz dług publiczny jest dokładnie taki sam jak 30 lat temu. Dlaczego? Po pierwsze, te transfery się okazały przynosić korzyści całemu społeczeństwu, również wzrostowi gospodarczemu, się spłaciły, ale również dlatego, że nawet jeśli tylko mała część naszego deficytu budżetowego przez te 30 lat była związana z inwestycjami, to te inwestycje były tak wysoko rentowne, że one nam pozwoliły spłacić całą tą nadwyżkę długu. Więc cały czas uważam, że ten fiskalny fundamentalizm jest po prostu szkodliwy. Drugie, i tutaj bardzo szybko o dwóch innych rzeczach. Drugie, no to jednak jest taka ideologia braku zaufania do państwa albo zupełnie nawet antypaństwowa. Też trochę jest związana z profesorem Balcerowiczem, mówiąca o tym, że trochę przesadzam, nie chcę tutaj urazić pana profesora, ale trochę mówiąca, że państwo to zło. I nawet jak koalicja jest teraz tym państwem i ona przecież buduje to państwo, to ona wysyła dziwny sygnał społeczeństwu. Sygnał mianowicie taki, że my sami sobie nie wierzymy, my sami tym instytucjom państwa nie wierzymy, więc nie będziemy tym inwestować, będziemy sobie trzymać jedną rękę zawiązaną na plecach w tej walce bokserskiej w globalnej gospodarce, bo po prostu sami w siebie i w nasze instytucje nie wierzymy. I po trzecie, to pewnie nie jest jakiś taki stan umysłu, może to jest związane z jakąś naszą taką bojaźnią i awersją do ryzyka, że tak jak nas stać na wygraną, korzystając z analogii piłkarskiej, na wygraną z Estonią i z Walią po karnych, tak zupełnie jak gdyby
nie stać nas na to, żeby zainwestować więcej i wygrać w przyszłości z Francją i z Holandią. Właśnie niestety w czasie Mistrzostw Europy pewnie się to nie uda, ale cały czas nam doskwiera taki brak wiary w siebie, a to też widzę o tym, jak mówię o polskim sukcesie za granicą, to ja często jest mi łatwiej przekonać cudzoziemców do tego, że Polska osiągnęła ogromny sukces, o którym warto rozmawiać, niż Polaków, którzy zawsze to odrzucają i mówią, że to jakaś w ogóle propaganda, mimo że przecież fakty są oczywiste. Więc fiskalny fundamentalizm, taka brak zaufania do państwa, czasami przychodząca w antypaństwowość i myślę, że nasz taki mindset, który po prostu nie wierzy w to, że my naprawdę osiągnęliśmy największy sukces w naszej historii i że na tym sukcesie powinniśmy budować 33 lata dalszego rozwoju, który nam pozwoli wejść do światowej gospodarczej elity. I dlaczego nie? Pani poseł, jak to jest z tym zaufaniem do państwa? Bo tworzy pani jednak grono tych ludzi, którzy chcą zmieniać kraj, chcą decydować. Widzimy też aktywność pani poseł w Sejmie. No właśnie, to nie jest tylko kwestia projektów infrastrukturalnych realizacji, ale przede wszystkim też przekonania Polaków do tego, że można. No i tutaj właśnie ta kwestia zaufania do instytucji publicznych się kłania. Tak, to oczywiście nie chodzi tylko o te projekty infrastrukturalne. Ja w zasadzie zastanawiam się, czy jestem dobrą osobą, która powinna odpowiadać na to pytanie jako polityczka i reprezentantka zawodu, który się cieszy chyba najmniejszym społecznym zaufaniem. My w ogóle jako społeczeństwo nie ufamy politykom, nie chcemy się zapisywać do partii politycznych, nie chcemy działać w organizacjach pozarządowych, znaczy mamy bardzo niski ten udział naszego społeczeństwa w takich organizacjach i myślę, że to też nie jest takie zupełnie przypadkowe. Natomiast tak, ten poziom zaufania nie jest wysoki i wydaje mi się, że trochę wynika też z tego, że w wielu obszarach życia, czy w konkretnych nawet regionach, ludzie zostali nauczeni, czy przyzwyczaili się do tego, że muszą sobie sami radzić. Ja to bardzo często dostrzegam przy dyskusjach właśnie związanych z tymi tematami, szczególnie mi bliskimi, dotyczącymi transportu, że ludzie naprawdę dzisiaj nie wierzą w to, że im nowa linia kolejowa pomoże i usprawni przejazdy z jednej miejscowości do drugiej, ponieważ dla nich to, co im poprawi ich jakość życia w ich takim świecie, jest to, jak powstanie nowa droga ekspresowa, ponieważ każda z osób, z którą rozmawiam, czy większość tych osób, ma własne auto i przez ostatnich kilkanaście czy kilkadziesiąt lat została nauczona tego, że to auto musi mieć, żeby sobie poradzić, jak mieszka w mniejszej miejscowości albo mieszka na wsi, bo państwo sukcesywnie jakby odpuszczało na przykład temat organizacji takich połączeń. O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu takie połączenia były i w ogóle nie było problemu, żeby dojechać z miejscowości na terenie powiatu do miasta powiatowego, tak teraz robi się to bardzo problematyczne. Ja pamiętam zresztą taką rozmowę w Łaniętach, w wiosce na terenie powiatu kutnowskiego, gdzie właśnie jacyś panowie, oni już byli teraz w takim wieku już emerytalnym, ale oni właśnie mówili, że oni przecież pamiętają, jak w latach 80., na początku lat 90. w ogóle nie było problemu. Autobus jeździł, był dostosowany, tak jak są zmiany w zakładach kutnowskich. Na teraz, gdyby oni chcieli dojechać takim transportem publicznym do Kutna, to mieliby po prostu bardzo duży problem. I oczywiście my na tym sumarycznie wszyscy jako społeczeństwo tracimy, bo jeżeli nie mamy transportu, który zapewnia dojazd ludziom do pracy, to mniej osób podejmuje pracę albo w ogóle ma szansę, żeby ją zmienić, tak? Jest przywiązana do tego miejsca, gdzie mieszka czy gdzie pracuje i już tak chętnie tej pracy nie zmieni. Tracimy, jeżeli chodzi o kwestie wykształcenia młodych osób, które nie zawsze mogą wybrać szkołę średnią o takim profilu, który ich interesuje. To samo ze studiami. Tu oczywiście tych problemów jest oczywiście więcej. Ostatnio przecież słyszeliśmy o studentach, którzy rezygnowali z
ze studiów dziennych w dużych miastach, bo nie byli się w stanie utrzymać, a miejsc w akademikach jest z kolei za mało, nie każdy może otrzymać, więc widzimy, że tak naprawdę to, że państwo na pewnych, w pewnych obszarach odpuszcza czy odpuszczało i nawarstwiły się pewne problemy, rzutuje po prostu dalej, znaczy nie można myśleć w taki sposób, że człowiek, rodzina sobie ma za wszystko zapłacić, bo to są po prostu też gigantyczne koszty. Taniej wychodzi zapewnić dojazd z jednej miejscowości do drugiej, umożliwić ludziom pracę, korzystanie z ochrony zdrowia, zadbanie o profilaktykę i dzięki temu mieć mniejsze koszty w przyszłości, kiedy ktoś na przykład zachoruje, no bo nie zachoruje, bo już znajdziemy na przykład tę chorobę albo wykształcimy tę osobę i tak dalej, niż po prostu zrzucać to na barki pojedynczych osób. Więc myślę, że ten brak zaufania do państwa wziął się z tego, że po prostu w wielu obszarach państwo naprawdę kapitulowało i my jesteśmy tacy no, po prostu nauczeni tego, przekonani do tego, że no, musimy sobie sami poradzić. I to może powodować właśnie te takie obawy, że to może się coś nie udać. Natomiast no tak, ja się zgadzam. Powinniśmy jako klasa polityczna odważniej patrzeć w przyszłość, podejmować też poważne decyzje i generalnie nie trwać w takim marazmie, bo jak widać z książki pana profesora, to po prostu jest niebezpieczne. Znaczy historia już nas tego nauczyła, że w ogóle nie myślenie o tym, co będzie w przyszłości, o tym, jak pomóc tym, których nie stać na to, żeby za jakieś rzeczy, usługi zapłacić, może skończyć się po prostu bardzo źle. Być może właśnie przedstawiciele rządu powinni przeczytać książkę pana profesora. Znaczy to by pewnie... Dziękuję. To by zdecydowanie... Polecam, dziękuję pani profesor. Oczy, bo dla mnie, już ostatnie zdanie, dla mnie ta książka była o tyle ciekawa, że ona też mi... uzmysłowiła i umożliwiła zrozumienie też tego, jak bardzo zmienił się świat. I oczywiście niby my to wiemy. Natomiast jak czyta się o tym, że w pokoleniu mojej babci część jej rówieśników nigdy się nie nauczyła czytać, to po prostu to jest coś niesamowitego, bo wydaje mi się, że dzisiaj jednak nie ma takich osób. Mamy dostęp do szkoły, idziemy do szkoły, jest to świetna sprawa, że możemy zostać wykształceni i że tutaj udział państwa jest tak znaczący i dzięki temu możemy się też rozwijać, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu w pokoleniu osób, które ja znam, które znali moje rodzice, nie było to takie oczywiste, a zwłaszcza na tych biedniejszych obszarach, więc jak się zbierze te wszystkie dane, które pan profesor skrupulatnie zebrał w swojej książce z różnych obszarów, z dostępu do kultury, tych danych dotyczących mobilności, to nagle się okazuje, że my po prostu żyjemy jakby w zupełnie innym świecie, w zupełnie innym po prostu kosmosie, i warto sobie to uzmysławiać. To nie tylko książka pana profesora. Tutaj jeszcze może jedną książkę przywołam. Chłopki, które ostatnio robią taką wielką karierę i też przede mną lektura. Moja mama obecnie czyta ten reportaż. I to też uświadamia, jak trudnej sytuacji były jeszcze kilkadziesiąt lat temu kobiety. I te kobiety, które też znamy, nasze właśnie babcie, mamy niektórych, z czego wynika też pewne ich zachowanie. I myślę, że my może o tym właśnie zapominamy. Może musimy sobie przypomnieć, do czego może zaprowadzić taka polityka takiej gnuśności. Tak, panie profesorze, chciałem zapytać, czy pan profesor spotyka się może z polskim samorządem, bo mamy przed nami wybory w Polsce, tam pewnie też mamy, wierzę w polski samorząd, obserwuję go nawet w jakiś sposób, chce być elementem też swojej tej przestrzeni lokalnej, tam często wykluwają się te największe ciekawe też pomysły, w końcu to tam lądują, w tej gminie działają te obiekty, fabryki, przedsiębiorstwa.
Jak ocenia pan profesor aktywność też polskich samorządowców w obliczu tego, żeby no, prezydentów miast, też liderów lokalnych, tym, żeby jednak o Polsce myśleć w tych większych kategoriach, bo w końcu to tam płacimy podatki, tam żyjemy. Samorządy nam się świetnie udały. To była jedna z tych najlepszych reform po 1989 roku i później jedna z reform choćby Buzka. Myślę, że patrząc globalnie, teraz siedząc w Waszyngtonie, pracując w krajach w Azji, czy obserwując to, jak się reformowała Ukraina i pewnie część tej niesamowitej odpowiedzi Ukrainy na atak Putina, właśnie jest rezultatem reformy samorządowej, którą Ukraina przeprowadziła, bazując na wzorcach polskich. Więc ta reforma samorządowa była świetna. Ona myślę, że Polacy mają o wiele więcej zaufania do samorządów, do swoich radnych, nawet do prezydentów miast niż do rządu centralnego. I też uważam, że samorządy odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym i zwiększaniu jakości życia Polaków, bo przecież to są rzeczy, które widzimy na co dzień, odrestaurowane centra naszych miast, wyremontowane chodniki, lepsze szkoły i tą całą resztę. I uważam akurat, że trzeba iść w kierunku wzmacniania samorządów, a nie osłabiania samorządów. I co akurat paradoksem ostatnich 8 lat rządów PiS-u było to, że uważam, że głupia polityka obniżania PIT-u, czyli dochodów podatkowych od dochodów osobistych, głupia dlatego, że Polska szczególnie dzisiaj nie powinna sobie pozwalać na obniżanie dochodów. Odwrotnie, powinniśmy dochody państwa zwiększać i państwo wzmacniać. Ale to polityka obniżania dochodów sprawiła również, że dochody samorządów dramatycznie spadły i również inwestycje samorządów się zmniejszyły. Więc chciałbym, żeby, myślę, że w interesie Polski, Polaków, zarówno jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jak i po prostu jakość życia, jest powtórne wzmocnienie samorządów. Na to jest wiele pomysłów i są lepsi eksperci ode mnie, którzy wiedzą, jak to zrobić, ale na pewno ja dałbym im więcej władzy i więcej finansowania, żeby to, bo samorządy lepiej od Warszawy wiedzą, jak te pieniądze wydać. A może teraz patrząc, przychodząc jeszcze bardziej globalnie poza same samorządy. I uważam, że żyjemy w newralgicznym momencie dla polskiej historii, bo żeśmy bardzo wiele osiągnęli, ale teraz będą podejmowane decyzje, które zadecydują o tym, czy z jednej strony zminimalizujemy ogromne ryzyka, krótko mówiąc agresję Putina, i zmaksymalizujemy szanse, czyli wykorzystamy te trendy, które się pojawiły w światowej gospodarce. Znowu ryzyko to takie, że nie przygotujemy się na to, żeby odstraszyć Putina od ataku na Polskę. I oczywiście nie chodzi tylko o haubice, armaty i drony, ale również o to, jak Polska jako całe społeczeństwo, jako naród będzie wyglądała, jako wspólnota, która będzie w stanie się takiej potencjalnej agresji, taką agresję odeprzeć. I myślę, że właśnie inwestycje w przyszłość będą też kluczowe. Z drugiej strony, w światowej gospodarce, ja to dobrze widzę, czy z właśnie Waszyngtonu, czy z Pekinu, dochodzi do fundamentalnych, strukturalnych, historycznych zmian, których taki ogromny strumień kapitałów zagranicznych, a mówimy o 1,5 biliona dolarów rocznie, 1500 miliardów dolarów rocznie inwestycji kapitału zagranicznego, one powoli wycofują się z Chin i szukają nowego miejsca dla siebie na świecie. I tak jak Polska po pandemii była w stanie podwoić w stosunku do swojego dochodu narodowego napływ tych kapitałów zagranicznych, tak sądzę, że jeszcze bardziej możemy to wykorzystać i ten wskaźnik jeszcze dodatkowo podwoić z korzyścią dla mieszkańców Kutna i Kołobrzegu i Koszalina. Więc po to jest właśnie potrzebna jest ta wizja, po to jest potrzebne odejście od ekonomii braku i przejście do ekonomii rozmachu, żeby właśnie zminimalizować to zupełnie strategiczne, historyczne ryzyka Putin i Rosja i zmaksymalizować te historyczne szanse związane z Chinami i z tym takim rosnącym napięciem, właściwie konfliktem między Zachodem i Chinami, na którym Polska już do tej pory już na tym korzysta, ale może korzystać jeszcze bardziej. Więc patrząc globalnie, myślę, że jesteśmy w momencie, w którym jeśli trochę mocniej przyciśniemy na pedał gazu, no to właśnie możemy dalej odskoczyć i zapewnić sobie szybki rozwój przez kolejne 33 lata,
I oczywiście warto też i trzeba koniecznie mówić o tym, jak ten dobrobyt lepiej dzielić, tak żeby wszyscy na tym zyskiwali, ale najpierw się upewnijmy, że na ten pedał gazu mocniej naciśniemy, bo na razie znowu robimy swoje, nie chcę tutaj powiedzieć, że nie, bo rząd wiele dobrego zrobił, żeby jak gdyby przynajmniej powrócić pewien spokój i zaufanie, ale cały czas uważam, że to jest za mało i pani pewnie poseł jest jednym z tych nielicznych polityczek, akurat zawodu, który ja cenię, uważam, że to jest bardzo trudny zawód, które właśnie widzi te ryzyka i widzi te szanse i chciałbym, żeby tacy ludzie razem stworzyli, nie tylko, że stworzyli wizję i strategię i taktykę, ale później potrafili przekonać innych, żeby prowadzić ją w życie. Pani poseł, wierzę pani, że te wybory samorządowe, też nowa energia, nowi ludzie, mam nadzieję, bo często mamy do czynienia ze skostniałym samorządem, też nie boimy się tego stwierdzić. Daj jakąś nową wizję, jakiś nowy pomysł, bo w końcu to te miasta, te gminy będą aplikować po jakieś środki. Tak, na pewno w wielu miejscach zmieni się skład rad miejskich, rad gminnych, startuje dużo nowych osób i myślę, że ta zmiana też i wpuszczenie takich nowych osób z nową energią, z nowymi pomysłami jest zawsze korzystne. Nowy punkt widzenia to kolejny punkt też w debacie demokratycznej i moim zdaniem to tylko może się przysłużyć. To oczywiście są ważne wybory. No właśnie z tego względu, że no są najbliżej nas i to my na własne oczy widzimy też efekty pracy tych radnych, których wybieramy, których potem rozliczamy. Pewnie część spraw też całkiem sprawnie, najłatwiej można załatwić od tych przywoływanych już dziur w drodze, ale te wybory też są o tyle ważne, nie tylko ze względu na to, że zmienimy, czy w niektórych miejscach zmienią się władze samorządowe, ale są też ważne z tego powodu, że w zasadzie my jesteśmy na takiej końcówce korzystania ze środków unijnych. I też ta debata, którą my tutaj rozpoczynamy, którą też toczymy, to też gra o to, co będzie potem, bo to takie unijne Eldorado i te pieniądze, które płyną do Polski takim dużym strumieniem, za parę lat się skończą i tak naprawdę my już teraz musimy wiedzieć, co my wtedy zrobimy, bo to, że one się skończą, to my to już wiemy. Tylko pytanie, czy mamy na to pewien plan i pomysł i oczywiście te duże projekty infrastrukturalne, one z jednej strony są taką odpowiedzią, bo rozruszanie gospodarki już teraz spowoduje, że ona za tych parę lat już będzie, no powiedzmy, rozgrzana, będzie pracowała, będą te inwestycje się toczyć i pewnie teraz łatwo pewne decyzje podjąć, kiedy jeszcze część tych działań, elementów tych projektów można sfinansować ze środków unijnych, bo przypomnę, chociażby ten projekt CPK-u, on jest mocno osadzony w takich planach strategii też Unii Europejskiej, na to można dostać pieniądze, kolej dużych prędkości jak najbardziej wpisuje się w takie unijne plany, jeżeli chodzi o przemieszczanie się nas tutaj w Polsce, ale wydaje mi się, że w ogóle to, co jest też kluczowe poza samymi wyborami, to też próba zmiany myślenia i oczywiście to się zawsze gdzieś dzieje powoli, zmiany takiego myślenia społeczeństwa jako takiego, ponieważ my chyba jednak cały czas jesteśmy w takim trybie myślenia, które zostało w nas wdrukowane przez wypowiedzi no, wielu ekspertów przez ostatnie lata, że my ciągle jesteśmy na dorobku, że my ciągle to jeszcze ciągle nie jest ten czas, że to w ogóle nie mierzmy za wysoko, bo gdzie my się będziemy mierzyć z jakąś tam Francją i z jakimiś Niemcami, tam to oni mają, a my to może kiedyś ci mali też się doczekamy. Ale mam takie poczucie, że młode osoby myślą zupełnie inaczej. Młode, no to ja sobie już teraz sama siebie skomplementuję w moim wieku i młodsze, ale te osoby, które wyjeżdżają też za granicę, one widzą, jak wygląda świat, z czego korzystają nasi koledzy i koleżanki we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech i oni widzą, że my się naprawdę niczym nie różnimy. W sensie my też, ja to wielokrotnie powtarzam, my też chcemy w Polsce jeździć koleją dużych prędkości. Dlaczego mielibyśmy nie jeździć? Możemy, zasługujemy na to. I wydaje mi się, że takich tematów i takich spraw jest o wiele, wiele więcej, że raczej dla części
osób to w ogóle nie jest problem, czemu tu się nie można dogadać, po prostu zróbmy to, będziemy z tego korzystać. I jeszcze przy tych tematach takich dużych infrastrukturalnych wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby uwzględnić w tych planach rozwojowych też polski sektor, no taki branżowy, infrastrukturalny, na przykład firmy, które zajmują się budowaniem, żebyśmy opierali się także na ich i doświadczeniu, tym, że to te firmy mogą to zrobić, że my możemy dzięki temu też dać taki zastrzyk energii dla tego polskiego sektora, też innowacyjne, żeby na przykład zaczęli tworzyć elementy do budowy kolei dużych prędkości, której do tej pory w Polsce nie budowaliśmy, żeby te firmy się też tego nauczyły, zdobyły to know-how. I wydaje mi się, że no wszyscy możemy po prostu na tym korzystać. Nie oglądajmy się na to, że to ktoś z zagranicy tu przyjedzie i nam wybuduje. I tak przy wielu inwestycjach będziemy korzystali z tego doświadczenia. Ostatni rok to przecież była dyskusja, kto będzie budował elektrownię jądrową w Polsce. Znaczy, czyje doświadczenie wybierzemy, kto nam tę technologię tutaj przywiezie i kto będzie też dbał o nasze bezpieczeństwo, więc wiadomo, że to się będzie też działo, ale też pamiętajmy o tym, że nasze firmy, one są na naprawdę dobrym poziomie. One przecież pracują i produkują także komponenty dla wielu inwestycji, które są realizowane za granicą. Dlaczego nie możemy wykorzystać ich potencjału tutaj w Polsce, zwłaszcza, że patrząc na tą branżę budowlaną, no to ona jest mocno przyciśnięta przez ostatnie lata, kiedy tych inwestycji na przykład na kolei tak dużo nie było. Nie było. I tak naprawdę tutaj to jest też kwestia pewnego bezpieczeństwa o naszą gospodarkę, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że te firmy będą musiały zmniejszać zatrudnienie, będą zmniejszać swoją na przykład produkcję, tylko no, trzeba tutaj też zadziałać i państwo może być właśnie takim punktem wyjścia, które realizuje tak duże inwestycje, no bo wykłada na nie środki i powiększa ten wspominany majątek publiczny. Tak, słowo podsumowanie jeszcze, panie profesorze. W takim razie pan profesor wierzy w młode pokolenie? Wierzę, bo to jest pokolenie, które ma największe, myślę, szczęście w całej naszej polskiej historii, bo żyje w najbogatszej Polsce, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Ale jednak z drugiej strony to wymaga też od nich większej odpowiedzialności za to, czy ten nagły i nieoczekiwany w dużym stopniu dostatek, czy będziemy w stanie nie tylko utrzymać, ale jeszcze go w przyszłości podwyższyć. I stąd myślę nasza rozmowa dzisiejsza, bo myślę, że z panią poseł się tutaj zgodzimy, że nie możemy osiąść na laurach, nie możemy powiedzieć, że zawsze, że do końca życia to młode pokolenie będzie tylko mówić o tych Niemcach i Francuzach, jak my nimi możemy być, ale jednocześnie niewiele robiąc, żeby to marzenie się stało rzeczywistością. I właśnie pierwszy raz w historii myślę, mamy największą szansę, żeby rzeczywiście tymi Niemcami i Francuzami się stać, jeśli oczywiście chodzi o poziom dochodu i jakość życia. To jest w zasięgu, jeśli nie naszej ręki, bo to zajmie nam dwie, jeszcze trzy dekady, czyli tak jak 33 lata nam się wiele udało, tak potrzebujemy jeszcze 33 lat w przyszłości, żeby tych Niemców i Francuzów dogonić. Tak naprawdę to decyzje pojmowane przez takie młode polityczki jak pani poseł przez kolejne 50 lat zadecydują o tym, czy nam się to uda zrobić. Więc państwo musi być wyrazicielem marzeń tego młodego pokolenia, bo sami Polacy przecież autostrady ani CPK, ani NR, ani atomówki nie wybudują. I to właśnie państwo musi wziąć na siebie odpowiedzialność i państwo musi nie bać się marzyć. I może tak jak wszyscy Polacy są dumni i z Orlików, i z Chetynówek, i nawet naszego Stadionu Narodowego, które swoją drogą żadna z tych inwestycji w kategoriach ekonomicznych się nie spłaciła. Mimo tego wszyscy jesteśmy z tego dumni. Myślę, że zbudowało to naszą poczucie dumy narodowej, że coś nam się udaje, że coś rzeczywiście namacalnie wybudowaliśmy. Więc chciałbym, że oczywiście na wiele sposobów Polskę trzeba rozwijać. Jedną z tych sposobów najbardziej namacalnych jest to, że się nie boimy i że myślimy w kategoriach kraju i społeczeństwa, które
nie boi się dołączyć do Światowej Ligi Mistrzów, wyjść z tej drugiej i trzeciej ligi, w której zawsze właściwie w historii gospodarczej żeśmy grali, i do tej pierwszej ligi dojść. Potrzebne są do tego inwestycje, ale potrzebny jest też nowy sposób myślenia. Bez bojaźni, bez minimalizmu, bez niedasizmu, ale z rozmachem i z przekonaniem, że tym razem nam się to uda. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zero minimalizmu, maksimum ambicji, mogliśmy powiedzieć. Profesor Marcin Piątkowski był dzisiaj naszym gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Oraz pani poseł Paulina Matysiak, jak zawsze bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję.